Serdecznie witam w tym gorącym dniu, no ale wierzę, że nasze gorące serca również wzajemnie biją dla Boga, jak również i wzajemnie dla nas. Dlatego, że jest tak bardzo gorąco, a więc ja wierzę, że słowo przeczytamy, kilka myśli podamy, no i pójdziemy w jakimś cieniu albo w innym miejscu odpoczywać. Na wstępie chciałem przeczytać jeden z najsmutniejszych wierszy, jedna, jedna z najsmutniejszych wypowiedzi Słowa Bożego, która zapisana jest w Czwartej Księdze Mojżesza, w rozdziale czternastym, i tam czytać będziemy wiersz czterdziesty pierwszy, czterdziesty Lecz mojżesz rzekł. Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród Was, abyście nie zostali pobici przez wszystkich nieprzyjaciół, gdyż Amalekici, Kananejczycy są tam przed Wami. I podnieście, i podnieście, padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana, a Pan nie będzie z Wami. No, możemy powiedzieć, to, to bardzo smutne słowa. Nie chodźcie, i jest odpowiedź, bo nie ma Pana wśród Was. I na pewno Zginiecie. No, a tam dalsza historia mówi, że jednak wybrali się, jakie tego konsekwencje są, też jest opisane. Powstaje pytanie, jak to się stało, że pan musiał powiedzieć do swojego ludu: nie idźcie tam, bo nie ma pana wśród was, nie będzie pana wśród Was. Bóg zapowiedział, że wyprowadzi ich z niewoli egipskiej. W cudowny sposób ich prowadził. Ale gdy czytamy wiersz na znaczy rozdział 14, to jest bardzo smutne sprawozdanie nie tylko to, co przed chwilą Odczytałem, ale gdybyśmy czytali cały rozdział XIV, to byśmy przekonali się, dlaczego tak się stało. Pan doprowadził ich do granic Kanaanu, który mieli przekroczyć i tak szli długo dwa lata szli, a mogli bardzo, krót, o wiele krótszym czasie tam dotrzeć. Wysłanych zostało już piegów. Aby zobaczyli, którym drogą mają iść. No i my znamy tą historię, nie potrzebuję tych wszystkich tekstów czytać, że gdy wrócili, powiedzieli, że to piękna jest ziemia, bogata ziemia. No ale tam są zamki warowne, tam są synowie Enaka, to są olbrzymowie, i wiele jeszcze innych rzeczy. Rozpoczął się płacz. Tak. Tam było dwóch mężów, Jozue i Kaleb, którzy no, zachęcali, jeżeli Pan będzie z wami, to na pewno przejdziemy, na pewno zdobędziemy, na pewno wejdziemy wreszcie do Kanaanu. Ale niewiele to odnosiło skutku. Czy całą noc krzyczeli, wołali, Czyli całą noc się modlili. Raczej wróćmy się z powrotem do Egiptu. Raczej obierzmy sobie innego wodza i wróćmy się z powrotem do Egiptu. Wiecie, to dla wszystkich, którzy znają tę historię, wydaje się bardzo, bardzo dziwne. Czy oni nie pamiętali, czy oni nie pamiętali, tego, co stało się w Egipcie, to przecież Egipt był potężnym wtedy mocarstwem. A jednak mimo tego, że był potężnym mocarstwem, czytamy jest to wszystko opisane, wyszli z Egiptu. W cudowny sposób zostali uratowani. To nie był ich wysiłek, to nie były ich metody. I to była, to była ochrona Boża, to była moc Boża, to, było, to była interwencja Boga. Następnie czytamy, że przeszli przez Morze Czerwone. Tak jest. Różnie to jest przedstawiane, no ale, ale taka jest prawda, że przeszli przez Morze Czerwone. Może się rozstąpiło. Żaden pro, problem dla Boga stwórcy, stwórcy, wód, aby również użyć tej samej mocy, aby, no, te wody się rozstąpiły. Tak. Ja zawsze pamię, pamiętam taką ciekawą historię, która w swoim czasie, w swoim czasie ktoś opowiadał na kampie, no, że, że, tam było, no, jakieś 20... Centymetrów wody, no, że to tam przeszli. Nie. To była potężna, potężne morze. Ale ten, który to słuchał, to powiedział, ale to jest oczywiście wspaniały Bóg, który w morzu, które miało 20 centymetrów, potopił całą armię, oczywiście, egipską. No, tam było wiele wód. Tam może się roztąpiło. Tam, gdy, gdy brakowało wody, było bardziej gorąco, nawet jak jest dzisiaj, to Bóg ze skały nawet wyprowadził wodę. Jak było co, woda gorzka, to Bóg uczynił, że ta woda stała się słodka. A gdy już zapasy, które wynieśli z Egiptu, chleby i w bukłakach wodę. Brakowało zesłał mannę. Oni to wszystko przeżywali. Oni widzieli te wspaniałe cuda, wielkie cuda, nieporównywalne cuda do tego, co miało się zdać, gdy mieli wejść do ziemi obiecanej. Jak to się stało, że ludzie, którzy doświadczyli cudów w Egipcie, jak to się stało, że doświadczyli innych cudów od Boga? A gdy przyszły takie w stosunku do tych cudów w Egipcie, gdy przyszły jakieś drobne rzeczy w porównaniu z tymi, co było w porównaniu z potęgą egipską, no to powiedzieli, no niestety przyjdzie nam zginąć. No jakby chcieli powiedzieć, że Bóg nie, nie, nie jest w stanie ich uratować, tam są zamki, tam są Olbrzymowie. A wiecie, te narody kananejskie, chociaż wojownicze w porównaniu z potęgą egipską, no to nic wielkiego nie reprezentowały i tak dalej. A więc ludzie tak szybko zapominają o cudach, których dokonał Bóg. No i modlili się całą noc. A wynik tego, jak się modlili całą noc, krzyczeli, raczej wróćmy się do Egiptu. No, Bóg zawsze modlitwy wysłuchuje. No i wysłuchał to modlitwy. I powiedział, w takim razie jeszcze 38 lat, w sumie 40, ale od tego momentu 38 lat nauki, szkolenia, doświadczania cudów bożych. Doświadczania, e, uczenia się wiary, i wiele, wiele innych rzeczy jeszcze musicie się nauczyć. Minęło niestety 40 lat, ten wódz, który ich prowadził, umarł, i oto czytaliśmy w księdze Jozłego takie słowa. Że po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozłego, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, Ty i cały ten lud do Ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Teraz wstań, teraz się przeprowadź. Teraz jest czas, abyś przeszedł no, i Jordan, i zdobył tą ziemię. Ja jestem pod, pod wrażeniem przemówienia inauguracyjnego, które wygłosił no, przewodniczący general, Generalnej Konferencji, pastor Ted Wilson. Nawet miał, mam przed sobą to kazanie, może niektóre myśli z tego kazania również podkreślam, a dla wszystkich tych, którzy by chcieli to kazanie przeczytać, a warto przeczytać, oparte na tych słowach: teraz wstań, nie kiedyś, teraz wstań i przepraw się na drugą stronę. My dzisiaj stoimy na granicy Kanaanu. I dlatego też wezwanie, które płynie od generalnej konferencji, które popłynęło po, z posiedzenia: teraz wstań i przepraw się na drugą, na drugą stronę. Wreszcie do Ziemi obiecanej, do Ojczyzny Niebiańskiej. Tak, yy, na marginesie dlatego nie mamy czasu tych wszystkich myśli powtarzać. Ze względu na to, że też jest gorąco i nie jesteśmy w stanie tutaj być, jest przetłumaczone na język polski. Ja prosiłem mojego syna Dawida, aby to przetłumaczył. przetłumaczył. Jest to w internecie. Jakby ktoś chciał z internetu to słuchać, to niechby podał numer, będzie przekazane. A dla tych wszystkich, które nie lubią słuchać jeszcze w internecie, jakieś może starsze pokolenie. Gdyby ktoś naprawdę chciał i chce to przeczytać i woli czytać jak słuchać, no to to mogę po nabożeństwie kilka tych wręczyć. I oto czytamy, że Bóg mówi: Teraz wstań i przepraw się. Nie kiedyś w przyszłości, ale jesteśmy wezwani. Teraz wstań. Teraz jest czas, aby się przeprawić na drugą, na drugą stronę. Teraz jest czas, aby czas powrotu Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zwlekaj. Ale usłuchaj Bożego wezwania, że teraz jest ten czas. I warto przy okazji też i podkreślić, a mianowicie, że w jakich warunkach naród izraelski no, miał przekroczyć Jordan. A Bóg powiedział, teraz wstań. Teraz przekrój. I czytamy w trzecim rozdziale, wierszu. W wierszu jest to piętnastym, a mianowicie, że ostatnia część tylko odczytam: Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Czyli Bóg wezwał ich, żeby w najbardziej niesprzyjających warunkach udali się, Przekroczyli Jordan i przeszli do Kanaan. Właśnie w tym okresie czasu. Możemy powiedzieć: wstań, teraz się przepraw, nie zwlekaj, ale teraz niech to się stanie. Co oni mogli powiedzieć? Oni mogli powiedzieć: No, teraz to jest niemożliwe. Oni po mogli powiedzieć: no, poczekamy, aż woda opadnie. A były takie momenty, że przez brud mogli przekroczyć, no, prawie że suchą stopą. Poczekamy na lepsze warunki, bo teraz to jest niemożliwe przekroczyć. Rzeki Jordan. Ja nie. Bardzo często oglądałem czy przeżywałem, jak rzeka Jordan, jak rzeka górska wygląda. W takich warunkach się urodziłem. Masy wód z wielką siłą, czasem, no, czasem no, domy nie się, drzewa niesie. Ja pamiętam to tak jeszcze nawiązuję do tego opowiadania dla dzieci. Pamiętam, że obserwowałem część domów, a na tych deskach tego części domów piesek był i wył, a woda go niosła. I myśmy razem z kolegami postanowili uratować. No i różnymi hakami ściągaliśmy i tego pieskaśmy uratowali. Ale rzeka Górska wygląda strasznie, a rzeka Jordan to była rzeka górska. Rzeka Jordan to była wezbrana wtedy wiosną, dlatego że śniegi w górach topnieją. I w takich niesprzyjających warunkach Bóg powiedział do Jozuego, teraz się przepraw, teraz jest ten czas. Nie zwlekaj, nie opóźniaj, ale teraz podążajcie. No i jest opisane. Że Jozłę, usłuchał. Tak, gdybyśmy te rozdziały przeczytali, nie chcę za dużo czytać, aby nie przedłużać, abyśmy jak najwcześniej mogli no, jakiegoś e, no, cienia szukać. Jest opisane, że Mojżesz, po, przepraszam, Jozłę poszedł tam. Jozłę poszedł i zobaczył, a ja sobie to wyobrażam, jak szedł. To z daleka już słyszał huczące y, rzekę Jordan. Wrócił się. I dwie rzeczy wiedział. Że jest niemożliwe przekroczyć. I drugą rzecz, jaką wiedział, że teraz mają przekroczyć. Nie zwlekać. I czytamy w wierszu piątym trzeciego rozdziału. Powiedział Jozue do Lunu. Poświęćcie się, uświęćcie się. Tak jak to dzisiaj z generalnej konferencji płyną słowa e, usprawiedliwienie i uświęcenie. To jest wezwanie, które, które kierowane jest do, do całego Kościoła. Teraz uświe, uspraw, niech usprawiedliwienie stanie się Waszym, waszym udziałem. I niech uświęcenie się stanie Waszym udziałem, po to, aby co mogło się stać, aby Pan mógł cudowne rzeczy dokonać. Tak jak to jest w tym piątym wierszu. My też stoimy dzisiaj nad Jordanem. Może wiele lat stoimy nad Jordanem. Bóg, jak te wielkie cuda, wyjścia z Egiptu i przejście przez morze i inne rzeczy uczynił, na narody kananejskie padł strach. Nie dadzą rady. Bo, Bóg, bo nie takie rzeczy Bóg dokonał dla tego narodu. Nawet Egipt został pokonany i mogli wyjść. Nie ma szans. Ale... Gdy przez 40 lat wędrowali po, po pustyni, nie tylko naród izraelski, ale te narody, które, które mieli zdobyć, te narody też powoli zapomniały o tym wszystkim. Nie taki straszny ten naród, nie taki straszny ten, ten Bóg, ich. No bo gdyby był wielkim, potężnym, no by, to by no, dawno ich wprowadził do ziemi. A oni gdzieś tam błąkają się po pustyni synajskiej. No ten Bóg nie jest takim wielkim Bogiem. Nie trzeba się lękać. Drodzy bracia i siostry, ja też nieraz tak myślę o jednym. Czy czas, w którym dzisiaj żyjemy, czy to jest rzeczywiście czas, który, który mamy przekroczyć? Chrystus ma powrócić i zabrać nas do domu, a tak bardzo tęsknimy za tym domem niebiańskim, domem, który jest tak bardzo blisko. Czy ten moment przekroczenia, powrotu Jezusa Chrystusa jest bardzo bliski? Wszelkie proroctwa, po roku 1844 już się wypełtać wtedy wypełniło się ostatnie proroctwo. Żyjemy dzisiaj w czasie zapożyczonym przez wiele, wiele lat. Przez wiele lat, drodzy, głosimy, że Jezus Chrystus przyjdzie wkrótce. Z przekonaniem, bo tak jest w Piśmie Świętym napisane. Ja nie zapomnę moich tam prarodziców czy pradziadków i moja prababcia, gdy była młoda, no to mówiła, jak się zapoznała z tym, że Chrystus powróci. Wszystkim mówiła, że Jezus wkrótce powróci. Gdy była młoda, a gdy się zestarzała, z takim samym entuzjazmem mówiła, że Jezus wkrótce powróci. A niektórzy ludzie jej mówili, no jak to jest, Pani była młoda i mówiła, że Chrystus wkrótce powróci, a teraz Pani się zestarzała, my się zestarzeliśmy i w dalszym ciągu Pani mówi, że Chrystus wkrótce powróci. Ona z wiarą mówiła, że powróci. Ale tak jak w tamtym okresie, że naród izraelski 40 lat chodził, że inne narody widząc to, że błąkają się po pustyni, że dawno mieli wejść, a nie wchodzą do ziemi obiecanej, widocznie ten Bóg nie jest wielki. Tak samo dzisiaj żyjemy. Dzisiaj świat, dzisiaj yy, świat, którego symbolem jest wzburzony Jordan. Czy ten świat dzisiaj wygląda zburzony? Oczywiście. Żyjemy w bardzo niesprzyjających warunkach. Klęski żywiołowe są coraz częstsze i coraz groźniejsze. Różne napięcia polityczne, które zawsze były, są coraz większe, są coraz potężniejsze. Dawniej w czasie konfliktów to ginęli żołnierze, a dzisiaj najczęściej giną cywile dzieci, kobiety itd. Tak dzisiaj żyjemy w tym okresie czasu, w którym atak na teksty biblijne, na samą Biblię, no, jest potworny przez wyższą krytykę Biblii. Dzisiaj ekumenizm, coraz potężniejszy, neutralizuje to, co jest w piśmie świętym napisane na temat czasów końca. I właśnie dzisiejszy świat wygląda tak, jak wzburzony kiedyś Jordan. Zburzony świat. I tak jak. Wtedy, kiedy był zburzony Jordan, Pan powiedział: teraz macie przekroczyć. To dzisiaj Bóg mówi to samo. I też w tym przemówieniu Teda Wilsona, no, też podkreślał, że teraz przekrocz. Teraz jest Pan blisko. Teraz napełni świat znajomością Ewangelii. Teraz Bóg pragnie wielkich cudów dokonać a przede wszystkim, przede wszystkim powrócić. To jest dzisiaj naszym wielkim wezwaniem, abyśmy pamiętali i teraz wiedzieli, że mamy potężnie zadziałać w świecie. Dzisiaj to jest ten czas, kiedy, kiedy Bóg pragnie wylać obfitość deszczu wieczornego symbol Ducha Świętego, aby w tej mocy dzieło Boże zostało dokończone. Nie kiedyś w przyszłości, teraz, aby zostało dokończone. Aby teraz mogliśmy wkrótce oglądać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja zawsze jestem pod wrażeniem pewnych słów, które w sposób natchniony... Zostały napisane w szkicach przez Ellen White, w szkicach życia. Kiedy myślimy o naszej historii, podróżując krok za krokiem, przybliżając się do miejsca, jesteś, w którym jesteśmy teraz, możemy powiedzieć: chwała Panu, widząc jak Pan cudownie w przeszłości prowadził. Bóg uczynił, co Bóg uczynił, jestem pełna podziwu i mam pełne zaufanie do Chrystusa jako lidera. Nie musimy obawiać się przyszłości. Chyba, że zapomnimy to, co, jak Pan prowadził nas w przeszłości oraz nauki płynące z tej historii. Gdy te wszystkie cuda o tych wszystkich wielkich rzeczach myślimy, to czytamy, że jeżeli będziemy to sobie przypominać, przeżywać, to nie musimy się lękać przyszłości, a nawet w tych niesprzyjających warunkach wzburzonego Jordanu, zburzonego współczesnego świata, Pełnego cynizmu, sekularyzmu, opornego na Ewangelię. Teraz możemy być tym ludem, który przekroczy rzekę Jordan. Co Bóg powiedział do Jozłego, jeszcze to przeczytajmy, co jest obrazem, jakiego ludu dzisiaj Bóg oczekuje i spodziewa się. To jest w tym pierwszym rozdziale, piąty, szósty, siódmy wiersz do ósmego, żeby to w naszych sercach, naszych umysłach pozostało. Bądź mocny, szósty wiersz i możny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie tą ziemię, którą przysiągłeś dać ich ojcom. Tylko bądź mocny, bądź mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, Mój Sługa nakazał. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby, aby ściśle czynić wszystko, co w niej napisane, bo wtedy poszczęści się, się Twojej drodze i wtedy będziesz miał powodzenie. W tych najbardziej tragicznych rzeczach Bóg powiedział do Jozułego: bądź mężny i bądź mocny. Nie odstępuj od praw Bożych ani na prawo, ani na lewo. Dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj ta księga słowa Bożego tego Twojego zakonu nie oddala się od Twoich ust. Ale rozmyślaj we dnie, w nocy. Wtedy na drodze Twej poszczęści się. Do tego jesteśmy wezwani. Do... Sumując to, do kilku rzeczy pozwalam. Że teraz jest czas, abyśmy przekroczyli ten wzburzony Jordan, wzburzony współczesny świat, mimo że on tak wygląda, jak, jak dzisiaj wygląda. Nie potrzeba na ten temat mówić. Ja nie chcę być jakimś złym przepowiadaczem przyszłości, ale jeżeli dzisiaj jest źle, to w następnej przyszłości będzie gorzej jeszcze gorzej chyba że będziemy się pana trzymać i dalej jest powiedziane niechaj ta księga słowo boża księga boża nie odwraca się od ciebie i zakon twój zawsze pamiętam te słowa które wypowiedziała ellen white kiedy ostatnie przemówienie wygłosiła w roku 1909 kilka lat później zmarła Ech, ostatnie przemówienie wygłosiła, jak powiedziała, apel i usiadła na podium. A gdy usiadła na podium, jeszcze raz podeszła do, do mównicy. Wszyscy byli zaskoczeni tym, co ona o co jeszcze chce powiedzieć. Przecież już ostatnie słowo, ostatnie Amen powiedziała. Nic więcej nie uczyniła, tylko wzięła Słowo Boże. Podniosła wysoko tą wspaniałą księgę i powiedziała: niechaj to słowo nie odstępuje od was. I usiadła. I dlatego to samo czytamy właśnie, było wypowiedziane do Jozłego: Niech to słowo i księgi z zakonu nie odstępują od was. I dlatego, oby Pan dopomógł nam, aby ten czas oczekiwania na te największe wydarzenia, abyśmy mogli spędzić studiowaniu Słowa Bożego. W tym ostatnim apelu Ted Wilson powiedział, aby nie było dnia, w którym Słowa Bożego nie otwieramy i nie czytamy jednego rozdziału albo przynajmniej e, stronicy. Aby nie było dnia, w którym nie weźmiemy do ręki słowa natchnionego ducha proroctwa, a szczególnie tych opisów w Wielkim Boju i w innych książkach na temat ostatnich wydarzeń. Abyśmy nie studiowali, nie otwierali. To jest to mniejsze światło, które prowadzi do większego światła, ale ono jest tak samo natchnione, jak to większe światło jest natchnione. Do tego jesteśmy wezwani, i obyśmy podążali. A przede wszystkim, żeby w naszej pamięci pozostały słowa. Wstań, teraz stań. Teraz przejdź. Nie zwlekaj, nie odkładaj na później, ale teraz niech z pomocą Bożą. Głoszenia Ewangelii będzie ukończone, abyśmy mogli wkrótce zobaczyć przychodzącego Pana. Tak jak jest opisane, że mały znak wielkości połowy dłoni zaczyna się przybliżać, a w centrum będzie ten nasz lider, nasz Pan z Golgoty, ze z świątyni niebiańskiej, będzie w centrum, będzie przybliżał się. A zbawieni w tym najtrudniejszym czasie wyjdą na spotkanie i powiedzą, oto nasz Pan, tak długo czekaliśmy na Niego. Nareszcie przychodzi. A z Jego ust oby słyszane były do każdego z nas słowa, sługo dobry i wierny. Wnić do radości Pana Swego, wnić do domu. Takie to piękne słowa. Wnić do domu, do niebiańskiego domu. Oby to w najbliższym czasie mogło się stać. I ten zburzony świat, zburzony Jordan mógł być przekroczony, napełniony w mocy Ducha Świętego znajomością Ewangelii, aby niebo się otworzyło i abyśmy naprawdę już krótce byli zaproszeni do domu. Ja wierzę, że to jest naszym życzeniem, niech to będzie naszą modlitwą i niech to będzie celem naszego życia. Amen.